Akurat jest 4:20 na telefonie, sobie cofnę, tak, to się cofa. Dobra, widzę. Tak, 4:20. 4:21. Jedziemy do Czech, wybieramy się do Pragi, zobaczyć jak tam jest z tym wszystkim. Program przeznaczony dla osób pełnoletnich. Oglądasz na własną odpowiedzialność. Tu Radio Praha. Tu Radio Praha. My se ne boim, my mamy stracha. Ahoj, z tej strony Barteczek. Jesteśmy w Praha, Barteczek. W zasadzie to ja jestem, QLOP, przepalona Praha. Jesteśmy w Pradze, w przepięknym mieście. Jesteśmy w Pradze, w przepięknej, malowniczej stolicy Czech. Nad Bełtawą pokażemy, co tutaj warto zwiedzać, jak jest z coffee shopami, jak jest z legalizacją, jak jest ogólnie z marihuaną, jak jest z piwem, jak jest z jedzeniem. Pokażemy parę ciekawych miejsc, które według mnie są istotne w Pradze, które należy zobaczyć. Ja je chcę zobaczyć i chcę wam je pokazać. Bang! Za to kochamy Czechy. Każdy, kto był kiedykolwiek na hip-hop campie, przynajmniej raz w Hradec Králové, próbował tego oto specyfiku. Ci, co byli, już wiedzą, co tutaj mam. To jest rum. Jaki rum? Bożko. Wasze zdrówko. No i oczywiście czerne czapowane piwo. Yeah, boy. Zobaczcie, w jakim jesteśmy miejscu. Tutaj można kupić mnóstwo alkoholu, a do tego można sobie zamówić jedzenie. I my sobie zamówimy jedzenie. Dobry dzień. Hovis i gulasz. Dwa razy. Dwa. Austowek, wędnik i super. Tak wygląda Hovis i gulasz w sklepie spożywczym. Wygląda pysznie. To będzie to. Będziemy jedni. No i oczywiście gambliny. Dziękuję bardzo. Wow. Kurde, od razu się rzucam. Od razu się rzucam, ale sosu. Tutaj dają sosu jak trzeba. Kminu dali sporo. Ja nie przepadam, ale to jest jedyne danie, w którym lubię kmin. Jeść, żyć nie umierać. Udaję się w Pragę i ten gulasz z knedlami i to piwo niosę na ofiarę Bohumilowi Hrabalowi. Słucham trochę. Muszę przyznać, że jesteśmy nieźli. Ruszyliśmy z Pegasu jakieś 130 metrów. Na zdrówko bardzo. Sorry. Słuchajcie, to było tak pyszne i tak ostre, ale tak wspaniałe, że jutro tu wracam. A magnę tutaj na inne knedliki. Nie no, teraz jest okres żarcia knedlików i smażonego syra. Ja tak uważam. O, no i picie oczywiście piwa. I wieczorem krapsy. No i załatwmy jaranie. A tamten w ogóle koleś naprzeciwko. Weź go sfilmuj. A, będzie tu przeładził. No, ale tamten koleś, jak uda się go z orędziem sfilmować, jak będzie przechodził, dla mnie wygląda, to nie jest on, ale wygląda bardzo, bardzo, bardzo podobnie do głównego bohatera filmu Samotni. Samotari? Po czesku? I tutaj jest ciekawa anegdota, mi ją opowiedział Miodula z zespołu Jamal, natomiast tyczy się ona kawałka sokoła pod tytułem Sen i soku ma
wersy mniej więcej takie. Czeski film, samotni, wieczór sobotni, ten esencja zwrotki to realistyczny sen. Jak mogłem zapomnieć, że mam dziewczynę? O nie, chwilę, naprzeciw mnie patrzy się, jak mogłem zapomnieć, że mam dziewczynę. Samotni, jak mogłem zapomnieć, że mam dziewczynę? Czeski film, samotni, wieczór sobotni. I to się tyczy właśnie filmu Samotni. I tam rzeczywiście główny bohater, który wyglądał tak jak ten koleżka, który tutaj przechodził, był jaraczem. Jarał tyle, że zapomniał, że ma dziewczynę. Kto nie widział filmu Samotni, polecam. Nieco smutny film, ale bardzo ciekawy. Hanko, muszę ci coś powiedzieć. Myślałem, że będziemy ze sobą chodzić, ale kumple powiedzieli mi, że mam już dziewczynę. Jacy kumple? Z zespołu. Wszystko sobie przypomniałem. Życie nie jest łatwe. Choć zupełnie o tym zapomniałem, to ona jednak istnieje. Chyba żartujesz. Nie, wiem, że to okropne. Przepraszam, ale zrozum, sytuacja się skomplikowała. Co filmowałeś? Cieszę się filmuj, zrobię dużą tempę. No i co, no i pierwsze jakby zakupy mamy za sobą. Tutaj spotkałem takiego koleżkę, z nim pogadaliśmy. Nie wiem, czy zostało to nakręcone, no ale chwila bajerki, okazało się, że ma coś tam. Wziąłem odrobinkę, wziąłem za 200 koron. Wziąłem za 200 koron. No i co? No i zaraz zobaczymy, z czym to się je, jak to się je, ale nie jest źle. Każdy Polak po jedzeniu nie zapomni o paleniu. No smakowo na pewno niezłe, no w czasach to się hoduje. Nie wiem, o co chodzi. Coś z krtanią. Kaszelek. W Polsce się zaziębiłem od tych temperatur. To są Czechy. Natomiast należy pamiętać o jednej rzeczy. Ja tu oczywiście sobie palę w knajpce, jak gdyby nigdy nic. Natomiast jestem bezczelnym penerem, bo tak naprawdę nie wolno. Grozi za to mandat i to dosyć spory. Wydaje mi się, choć mogę się mylić, że do 15 tysięcy koron i zabiorą mi to, co mam. Ale ja za wiele nie mam, więc mogą jedynie co, to sobie, że użyję takiego eufemizmu i stąd czym prędzej. Tam nie wiem, czy było widać, ale jest pan, który ma napisane policie. I my też polimy. Czesi, my też polimy. Co tutaj zrobić, czy co? Ale nie odważy się tak zapalić. Tutaj pan jest blisko. Pan nic nie mówi. Ale nawet jeśli miałoby się to skończyć mandatem najniższym, to po cholerę mi to. Bra! Aż grano se chodzi spad. Bra! No mosta hrad, bra, je matka města na lat, bra, co víc si můžu přát. A jak widzisz 12? Dwunastka po zegarze, dziesiątka po zegarze. Dobrym zmerem, dwa razy. Z ciekawostek, które bym chciał wam opowiedzieć, pokazać, samemu też zobaczyć, mimo że niektóre widziałem, takich ciekawostek jest bardzo wiele. Natomiast jedną z takich moich ulubionych jest to, że jesteśmy w Czechach i że kierunkowy do Czech jest 420. Yeah, bang! Płoną auta znów we Francji, zgadnij. A my robimy to tak, grubo. Yeah, boy, tramwaj, pipa.
środek komunikacji, który bardzo lubi się poruszać po mieście. I okazuje się, że tutaj, podobnie jak w Polsce, po prostu wsiadasz i jedziesz, no. Zobaczymy, czy się uda, ale czemu miałoby się nie udać. Jak nie odbijesz biletu, pojazd nadal będzie się poruszał. Ale żeby nie było, chociaż przybierze wujka z kasownikiem. Bez chizy ruszyliśmy. Właśnie mijamy Wełtawę, czyli główną rzekę Pragi. No i tak. Generalnie, co można powiedzieć, że bardzo ładne dziewczyny są tutaj. O, i w ogóle mamy przystanek gdański, które są stosowane w Poznaniu. Mianowicie właśnie, że puszki sobie mogą jeździć, a ja sobie mogę chodzić. To jest mały sklepik, taki jak ja najbardziej lubię, bo można w nim kupić piwo i wziąć sobie po prostu na wynos i sobie z nim iść bez względu na to, co mówi czeskie prawo, praskie prawo. Po prostu biorę to i idę. Yeah. Nawet w Czechach Caprio jest, że dodają gratisy. Jak ktoś mi pokaże kiedyś, gdziekolwiek, w jakimkolwiek kraju, że Caprio jest bez gratisu, to ma ode mnie pionę. I mamy gamblinusy 11, jeszcze pokażemy wam wyższe procenciki, a takie wyglądają ich złotówki. Bo jak pamiętacie, w każdym kraju są złotówki, tylko ichne. Będzie poruszać po mieście. Mam sposób, uwierzcie, odkryłem nareszcie. Wiem i cieszę się, bo mogę swobodnie być tam, gdzie chcę. Autobus, tramwaj, metro i znowu. Wpierdalamy się na Janka do metra praskiego. Zobaczymy, czy tak jak w berlińskim nie ma bramek i da się w sumie jeździć za darmo. Można sobie wsiadać i jechać. Nie próbujcie tego w domu. No tak. Ale zobacz, wszyscy się ustawiają po prawej stronie. Ustawiają miejsce dla tych, którzy się śpieszą, co uważam, że zawsze jest fajnym patentem. Aha, i ten, i nie wiem, czy nam się uda, ale w Pradze są schody, które są najszybszymi schodami ruchomymi na świecie. I już teraz takich prędkości nie można mieć, bo Unia, bo normy, bo gówna chuje moje, tak. Yeah. I tak coś lubimy. Ciekawe czy ten, czy metro też działa na żółwika. Na pewno drzwi sobie otworzyć można. Nawet nie trzeba. A żeby jeszcze było śmieszniej, to w ogóle są tagi i to jest hip-hop. Dewastacja. Zawsze za wandalami. A propos graffiti, o sztuce też jeszcze powiem parę rzeczy, ale a propos graffiti, to kiedyś Praga była dosyć mocna, dosyć silna. Był na przykład Cakes, którego pracę sobie możecie zobaczyć, jak tutaj wyświetlacie. No i wielu artystów, między innymi Dawid Czernyk, nie malarz, ale niezły typ, ulubiony artysta, mojego ulubionego reportażysty. Mariusza Szczygła. No i już tutaj widzieliśmy parę tagów, jakby trochę wracając do poprzedniego wątku, widzieliśmy parę tagów, trochę graffiti tu jest. Ja też pamiętam Poznań z lat 90, gdzie się działo, gdzie był bombing, wandalizm, pełen hardcore, firmy Men in Black, EWC robiła ekipa naprawdę solidną robotę, mi się to bardzo podobało, byłem bardzo zajrany. Dzisiaj jest tego trochę mniej, ale widzimy, że tutaj jednak w Pradze ktoś coś próbuje i tyle. Na ulicy, jak widzieliśmy już parokrotnie, coś się dzieje, także jak najbardziej na plus, tyle. Bang. Ty Florenc, kurwa! Florenc!
O, to są te najszybsze. W Pradze pojedziemy też super szybkimi schodami ruchomymi. Oryginalne schody z czasów sowieckich osiągają prędkość aż 9 km na godzinę. Patrzcie jak zapierdalamy. No i spoko, nie? Jeśli chodzi o długość, w zasadzie patrzcie to. Adamałeś. Wypas. Kiedyś pokażemy wam moskiewskie metro. Też jest gnój. Tutaj gdzie? Tak za darmo. Wiemy jak jechać, już nam się pogubiło trochę. I pomyśleliśmy, że w sumie jak to jest za darmo, to ci pojedziemy w tamto i się okaże, że jak nie, to sobie wrócimy. Bez znaczenia, jedziemy, to jest za darmo. Kandelu de Kandiru. Kurde, podróżujemy metrem to w tę, to w drugą stronę, bo to się za chwilę pojechało w kierunku. Z drugiej strony. Z drugiej strony patrzę, to ty z Jarą, tu nie wypada szeptać. Ja jestem kłamcą. Pozor, attenzione, uwaga, wniemanie. Nie wolno się potem ślizgać, jak widzieliście zapewne na filmikach na YouTubie. Można se nieźle riru skurwić. Pierdolę, stary, jak wysoko. Ja tak parę lat temu mijałem się z kolesiem, który wjeżdżał do góry, ja zjeżdżałem na dół i on chciał mi przybić piątkę, tak? No i się tak zagapił, że się spierdolił. Skurwił sobie rejestrację. Sprawa wygląda tak, już to mówiłem, jeszcze się dowiem konkretniej, ale aż do jutro powiem, że w zasadzie ja sobie nie mogę tak jakoś oficjalnie jest, ale kurwa ale ma dupę. No ale wracając do jednak głównego wątku, otóż kurwa... Mestia policja znowu przeszła, spojrzała na to, że na bank będzie kurwa zaraz połajanka. A no. Piwko sobie odpaliliśmy, kurwa, w sumie w centrum ścisłym, w zasadzie nie powinniśmy, a Joya tym bardziej nie powinienem. Ale bo założyłem, że jako kurwa turysta wyłgam się, no. Co mi kurwa powiedzą? Entschuldigung, ich habe keine Ahnung, mein Freund. Das Praga? Nein, warum? Żeby nie być gołosłowny, tam nie pierdolić. Po prostu siedzisz sobie na skwerku i na Janka odpalasz. Jak gdyby nigdy nic, jak nie przyjdą, bo strzają butelki na kamerach, to przyjdą, bo kurwa zapach ich tutaj zwabi. Z drugiej strony, ja oczywiście nie namawiam do takiego postępowania, bo kiedyś już na Piccadilly chłopaki mi mówili, że jestem pojebany, że palę tam jointy. Chociaż wydaje mi się, że tam większość osób pali. Co będą wyłapywać wszystkich turystów? Niech wyłapują turystki, co pokazują cycki. Ja przyjmuję. Praga jest piękna. Tutaj jest klec. Mi się trochę kojarzy. Po prostu mi się kojarzy, ale chciałem pokazać, że to jest pierwszy szyld, jaki widzieliśmy Bernarda. A Bernard to jest moje ulubione piwo. Jeśli jest Bernard tutaj,
kuflowy. No to czemu mielibyśmy nie skorzystać? Zapraszam. Dwa Bernard czapowane. Kurde, człowieku. Widzisz, jak sobie radzę z czeskim. Czeski to jest moja laska niebieska. No i pięknie, mamy Bernarda. Jest też ciemny, czapowany, czyli lany. Za późno się skapnąłem i nie zdążyłem pani powiedzieć, że nie chcę w takiej szklance, nie cierpię w szklankach, a w Czechach mi się podoba, że w większości jednak jest w kuflach. Piwo powinno być w kuflu, jak dla mnie przynajmniej, no ale to i tak jest idealne. Zobaczcie znowu na tą piankę. Mi się wydaje, że tamta przy 12, bo ten jest jaki, nie wiem, no ale przy 12 ona jest ciut gęstsza. Tak czy siak, nie będę się tutaj wymądrzał. Jestem Tomek Kopyra. Cześć. Po prostu kleję browary je lubię i Bernarda lubię. Posłuchaj, bo nie będę następny raz tego powtarzał. 6 lat piszę, nagrywam, mówię o piwie i wszystko jak krew w piach. Wszystko jak krew w piach. Tak, krew od razu. I tyle, RNG. Robimy. Pyk i tutaj z wami. Bang. Jesteśmy na placu Franca Kafki. Jeszcze postaramy się pokazać jedno miejsce związane z Francem Kafką. Natomiast ja osobiście uwielbiam typa za Józefa K., czyli za słynny proces. Kto nie czytał, niech przeczyta. To jest genialne, bo w zasadzie macie odzwierciedlenie tego wszystkiego, co dzieje się dzisiaj obok George'a Orwella 1984 roku. To jest właśnie taka abstrakcja urzędniczo-inwigilacyjno pojebana. Naprawdę, Franz Kafka, propsy ziom. Ja chciałem tylko widzieć panią Grubach. Nie, nie wolno panu odejść. Jest pan przecież aresztowany. Ale za co? Tego panu nie możemy powiedzieć. Proszę iść do swojego pokoju i czekać. Wdrożono już dochodzenie i w swoim czasie dowie się pan o wszystkim. I tak wychodzę poza instrukcję, rozmawiając z panem tak uprzejmie. Jeśli dalej będzie pan miał tyle szczęścia, co teraz, przy wyznaczaniu strażników, może być pan zupełnie spokojny. No kurde, wandalizm w czystej postaci, ale taki, jak ja lubię, że to jest sztuka dla rajterów wszystkich. Każdy, kto opisał tego busa, dobrze, to jest to. Choć zadej nie jazdy, na chuju zdę namalić, sen wiele razy, dobre tyle zadne bohomazy. No i stary, właśnie tym się charakteryzuje Praga. Ja akurat lubię tak i nie każdy lubi. Uważa, że to jest dewastacja, no ale sorry gościu, popieram wandalizm. Pani na Ukrainu, taki jeden zadek ma. Bicho, ukraińska. Jakby co, jest lokalna odpowiedź Staczaka. Pani grają na gitarze, palą jointa sobie, wiesz, zodzi. Jest dobrze. Praha to jest moja laska niebieska. No to tu Iwa, nie chodzi. Mamy most Karola, można to sobie pomacać różne ten, różne pomniczki. Wiary jest wuchta. Co, no przebijemy się, bo tam można napić się piwa, czy tutaj znajdziemy sobie jeszcze jakieś piwo? Chyba tam lepiej. No tam jest daleko. No. Wiadomo, dotykamy świętego Karola, już to robiłem, no ale co, nie dotknę świętego Karola, dotknę świętego Karola.
wiadomo. Tego tak naprawdę nie muszę, jak jest burgowska, ale co, wszyscy dotykają to, co to jest to. Dzięki święty Karolu. No i co? Jest Wełtawa, za bardzo nie widać, chociaż wieczorem też kursują statki, jest dosyć szeroką rzeką, nie ma tu tamto, a mimo to jest dopuszczony ruch rowerów wodnych. Jutro może to zobaczymy. Pytaj kulopa, czy jest coś lepszego od smaku jointa? Jasne, że tak, smak następnego jointa. Tak to wygląda tutaj i trwa to długie lata. Choć teraz nie naginam z buta jak za mało lata. Sojne kręci winyl, nas kręci rap. Ja kręcę jointa i idzie to tak. Nie ma czasu na przerwę, jakbyś skarł. Choć detoks jak play robi już 10 lat. To co mi się podoba, to są skręce na okna. W 90 też tak było. W Polsce, a nawet w 2000, mnóstwo skreczy, mnóstwo taków, wiara robiła Gencjaną, tak? Gencjaną? Wiara robiła Gencjaną taki, kupowałeś to w aptece i to było takie sugestiestwo, które ci się wżerało. Czym byś tego nie umył, zawsze został taki wyblaknięty, ale jednak tak został. Ujesz. Przyjeźdź zastawka na ruch. Ej kurde, powiem wam, że się najerałem i znowu jedziemy kolejnym tramwajem. Tym razem jedziemy do knajpy, ulubionej knajpy, bo miła Hrabala. Udaję się w Pragę i ten gulasz z knedlami i to piwo niosę na ofiarę Bohumilowi Hrabalowi, bo za chwilę miejsce związane z Hrabalem. Która się nazywa Złoty Tygrys. No idziemy poczuć poetycki klimat, napić się piwa, może zjarać się świetnego jointa. Czechy nam się, a przynajmniej mi nieodzownie kojarzą, ale ujebany masz ten monitorek, nieodzownie kojarzą z wojakiem Szwejkiem. Haszek go napisał, Haszek to wcale nie mały haszysz, bo by było haszyk, a Haszek. I to był niezły gość, bo z tego co kojarzę, on w ogóle miał mieć taką opcję, moment gościu, miał mieć taką opcję, że miał być oskarżony o bigamię i dezercję i napisał antywojenną książkę właśnie o wojaku Szwejku. Tyle. No. Chłopaki, skoro już gadacie w moim języku. Karlowa! No. No, jesteśmy u Hrabala. Poznał tego tygra. Nikdy jsem dopředu neměl nijaký program, třeba jako humanismus. Je to sice krásná věc, ale já proti tomu stavím hominismus. Tedy obyčejného lidského života. To by mi to ta baba pověděla, že prostředí, že? Předhlavý zástup před pražskou hospodou u Zlatého tygra budiž důkazem. Uvnitř se pak u stolu v jeho čele seděl spisovatel Bohumil Hrabal, objednávalo plzeňské pivo a americký prezident si pochutnával na řízku v bramboráku se zelím. Metro. Buchta wiary. Dobrze. Dwa ubochy Rumunii, co mluwej Polski. Żeby to vůbec šlo. Studio Palmovka uvede v Rock Café také hru Dva ubohy Rumunii, co mluvěj Polsky. Jedná se o divadelní variaci na road movie. To jest teatr v Pradze i piękny polski akcent. Wystawiana jest sztuka w reżyserii Michała Langa na podstawie Doroty Masłowskiej. Yeah.